Cześć, tutaj Tomek Kopyra z blogu blogkopyra.com. Przeżyjmy to jeszcze raz. Reedycja Imperial IPA Czesława Dziełaka z 2013 roku. Oryginalne szkło z 2013 roku. No, uniósł się ładny zapach chmielu. Konkret goryczka już w pierwszym łyku. Wyraźne nuty karmelowe. Słodkie, ale rzadkie. Czyli nie jest gęste. Jest ta słodycz, ale jednak dominuje goryczka. Goryczka ją przykrywa, przełamuje, tak przebija. No można powiedzieć, że to jest taka imperialna IPA, czyli American IPA. Broni się to piwo. To nie jest jakieś wykopalisko. Rzeczywiście takich piw się już nie robi praktycznie. Chyba ma prawo większe to piwo zrobić wrażenie dziś, niż robiło wtedy. Nie robiło wtedy tak wielkiego wrażenia. Nie był jakiś szał na to piwo. Wasze zdrowie.